Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj też pogadamy o zerwaniu. No kurde, zerwanie w lewo i w prawo, no wszędzie zerwanie, nie wiem czy to jakiś trend czy coś. To znaczy wiecie, tak jak poprzedni film o zerwaniu był poważny, no bo to był poważny, prawdziwy związek, który przejął wielu czy coś, nie wiem, nie obchodzi mnie to. Właśnie ruszyła twoja najlepsza okazja na zakup najlepszej kawy w Polsce, jaką jest GBS. Walić 25% zniżki, walić 30% zniżki, Black Friday na GBS-ie to najbardziej opłacalny czas na zakup GBS-a, ale nie jednego, nie dwa, tylko zapas na cały rok. Bo tak opłacalnie to już długo nie będzie, a dokładniej 365 dni, bo żadne 30% zniżki nie może konkurować z tym, co teraz jest na GBS-ie. Czyli kup jeden, a dostajesz drugą za darmo w przypadku kawy z 5 razy więcej kofeiny, a kup dwa, a dostajesz trzecią za darmo w przypadku kawy z normalną zawartością kofeiny. Rozumiecie, ile oszczędzacie? To jest jakbyście chcieli kupić auto, a zamiast dostać 30% rabatu na to auto, to dostajecie drugie kuźwa auto o tej samej wartości za darmo. Dwa smaki, za które mogę sobie dać rękę uciąć, że ci posmakują, to wafelkowy oraz krówkowy. Jeżeli pierwszy raz kupujesz GBS, to są dwa pewniaki, które każdemu smakują, komu dałem spróbować. 5 razy więcej kofeiny, cudowne smaki, ale to już wiecie. Dlatego wbijać teraz na GBS-a. Na sklepie są specjalne zestawy pod promocję ustawione. To jest coś pięknego. Bierzcie, póki promocja trwa. Podziękujecie mi później. To dzisiejszy film jest o zerwaniu. Zerwaniu fikcyjnym, no bo to był fikcyjny związek. Chodzi tutaj o fikcyjną fagatę oraz kamerzystę oszusta. Oni też niby zerwali i dzisiaj właśnie zobaczymy, dlaczego zerwali, co się stało, kto kogo zdradził i tak dalej, no bo kurde, no zerwali, więc jakiś powód musi być. No i dzisiaj się właśnie przekonamy, poświęcę się dla was, no i obejrzę ten paradokument cały. Tylko wy się dla mnie poświęćcie, no i zostawcie lajka i powiedzmy 25 tysięcy lajków. No i ponownie obejrzymy jakiś paradokument kamerzysty, więc to wszystko od was zależy. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie, to jesteście totalnymi debilami, nawet nie mam co z wami rozmawiać, bo jesteście niepoważni. I chciałem wam tylko przypomnieć, że na zebranka.pl trwa ostatni drop. Ostatni drop pięknych ciuchów. No naprawdę jestem dumny z tego. Sami zobaczcie, wejdźcie na zebranka.pl, może akurat się przekonacie do czegoś takiego pięknego. To daję sobie rękę uciąć, że nie będziecie niezasatysfakcjonowani. No, na pewno będziecie po prostu szczęśliwi z tego zakupu, jak wam to przyjdzie. Otworzycie sobie ten piękny boksik z kartką świąteczną. Oczywiście podpiszę, żebyśmy się podotykali. No i dobra, szykuje się maraton. Ja kawę z GBS-em mam, wy też oczywiście możecie mieć. Już wiecie o Black Friday, jaka jest super promocja. No i możemy oglądać ten paradokument. Zobaczymy, jak to im to wszystko wyszło. Tytuł tego paradokumentu to Zerwała ze mną, czyli fagata zerwała z jakimś chłopakiem. Niemożliwe, przecież to zawsze odwrotnie jest. Dlatego już czuć, że fake z daleka. Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu sprawdzimy to, czy Agata puszcza mnie po bokach. Ty, a on czasem nie miał złamanej nogi, czy coś? Nie mówcie, że on udał złamanie nogi dla wyświetleń i atencji, no niemożliwe, jeżeli tak, to beka w ciul, no bo wątpię, że on tak szybko by chodził bez kuli, bez gipsu, aczkolwiek nawet jeżeli ma gips, no nie masz szans i akurat na początku filmu, oj kurde, muszę się przypomnieć, że mam złamaną nogę, żeby nie było, że fejki, i powiedział tak, ach, widać, że tak sztucznie, więc śmiesznie. W ogóle, co to jest za pomysł na odcinek? Zobaczę, czy moja dziewczyna puszcza się po bokach. What? O to mi chodzi, nie? Fagata to totalnie daje z siebie zrobić bardzo złe rzeczy. Słuchaj, Dragor, zamknij drzwi. Jesteśmy potrzebni. Do czego? Do tego, żeby sprawdzić, czy Agata puszcza mnie po nogach. Nie. Wiem, że dredziarz coś z nią robiłeś, bo się głupio uśmiechasz i wiem, że z nią coś robiłeś. No, chyba żartujesz, ty masz. Nie żartuję, doskonale o tym wiesz. Ale że kamerzysta kreuje siebie na zazdrosnego i w pewnym sensie negatywnie wygląda w oczach jego widzów, no niemożliwe. Bo pokazując, że tak bardzo jest zazdrosny o fagatę, a fagatę nikt nie lubi i tak dalej, to pokazuje się ze złej strony w oczach jego widzów, więc możliwe, no nie wiem, coś mu musiało odbić, bo zawsze on się kreuje na najlepszego i niewiniątko takie. Jesteś zazdrosny nie, po prostu. Nie. Wszyscy o tym wiemy, że... Nie będziesz się przecież mu chyba... Ale dredziarz, sam wiesz, co masz na sumieniu i po prostu... Wiesz, co masz na sumieniu, wiesz, jak się uśmiechałeś. Słyszysz? Masz urojenie. Nie mam urojenia. No chyba masz. Wydaje mi się, że dredziarz ma za mało followersów na Instagramie, żeby fagata co ty... Kurde, ale dzisiaj była fajna pogoda, no. No, oskarżył mnie, że to serio, mój kuzyn, po prostu 30
Dobrze, okej, ale to wszystko to fraje. Nie widzisz tego? Kochasz go? Chyba nie. Tak, kochasz. Nawet jakbyś, ale jakbyś się tłumaczyła, to powinien cię zrozumieć. Jakbyś się nie wytłumaczyła z tego. W sumie biorąc pod uwagę, że pieniądze to raczej nie jest problem i to jest produkcja taka ustawiana, no to mega nie zadbał o jakość tego wszystkiego, bo mógł na pewno bez problemu po prostu podłączyć mu mikrofon taki bezprzewodowy, żeby to audio było o wiele lepsze, bo często na filmach kamerzysty audio jest tragiczne, jak właśnie takie rzeczy nagrywa, okej, rozumiem, że to ma wyglądać autentycznie dla ludzi, co są nowi czy coś i nie wiedzą, że to jest ustawiane, że o, super, nagrywasz z kamery daleko, no ale jednak taki bezprzewodowy mikrofon mogłeś mu i tak dać. Nie kochasz go, prawda? Kocham go! Kochasz go? Nie chcę ci nic mówić. No co ty? Próbują zadbać, żeby to wyglądało autentycznie, że jest nagrywana z, nie wiem, że wiesz, z ukrycia czy coś, a chłop dosłownie wchodzi do pokoju. Widać w odbiciu go jak byk, więc na pewno w rzeczywistości jest o wiele gorzej. Agatka, wiesz co, współczuję ci trochę, ale wiesz co, bardzo mi się podobasz. Naprawdę. Ja chcę tylko dla ciebie dobrze, żeby ci się nie działo i żeby nikt ci nie był zły. Dziękuję. Przyjdź się. No stary, powiem ci, że idzie, chyba mu dobrze idzie. Śmiesznie, bardzo mnie to zdziwiło, że kamerzysta w sumie kreuje Fagatę poniekąd na dobrą osobę, no bo widać, że ona po prostu się użala, że go kocha tak bardzo i oni jeszcze ją podpuszczają i tak dalej, więc w sumie okej. Już możemy być normalnie? No nie, na razie nie, na razie nie, na razie daj jeszcze czasu, bo leżą razem w łóżku i w ogóle, ale na razie co? Są, no leżą w łóżku, ona jest do niego przytulona. W łóżku? No tak. Pokaż mi tą scenę. No już ci pokazuję. Ty, stary, grubo. No grubo, grubo. Ona już tak normalnie jest. Przytula się jak do przyjaciela, do którego się użala. O Jezus, ale grubo, grubo, bardzo grubo. Tak grubo jak te wasze buziaki przez maskę. Ale to o tak, na starcie. Ledwo co wszedł, położył się do niej, ona bez żadnych zarzutów. Ale to jest normalne zachowanie dziewczyny? To jest normalne zachowanie, uważasz, że to jest normalne zachowanie? Ale może wiesz, ona dredziarza może traktuje jako takiego, wiesz, twojego przyjaciela, nie wiem jak to... Ale oni tam mają syf. Widać, że tam stoi jakiś ten, tam gdzie się wiesza te mokre ciuchy, no i większość spadła na ziemię, no i wyrąbane niech se leżą na ziemi, nawet tego nie zauważył, jak to nagrywał, więc to jest po prostu norma u nich, skoro tego nawet nie zauważają. Ale Kamuś chyba cię nie docenia, co? No, trochę nie, w ogóle nigdy mi żadnych komplementów nie prawi. Nie. Jak to, jak jesteś taka śliczna, jak on mu nie może ci żadnych komplementów? Nawet Wioli prawie czasem komplementy, ja nie, no to już to szczyt wszystkiego. No. Jesteś taka piękna. Dziękuję, szurty. A te światło w twoich oczach, tak pięknie się wygląda. A wy tak razem ładnie wyglądacie na kamerze. Weźcie się przytulcie. Nie. Razem. No przytulcie się, chociaż... Nie. To jest tak wzruszająca chwila się. No, ale przytulcie się razem, tak... Ale ja czekam na kamerze, ja czekam na kamerze. Ale to troszeczkę ciepła ci nie zaszkodzi, o. Właśnie, zobacz jak bardzo. Łza, wiesz mi koszulę. Nie, a to jest Calvin Klein. Co ona właśnie powiedziała, że się boi o koszulę, że łzy jego na tą koszulę pójdą, czy coś takiego? Dziewczyno, przecież widać, że leżałaś cały dzień w tej koszuli i jest cała pomięta, więc jakby łzami się nie przejmuj raczej, tym bardziej. Jeszcze, to jest Calvin Klein, ja pierdziele, no. Nie, to jest typ człowieka, który zamiast powiedzieć po prostu, że to jest koszula, to... Nie, to jest koszula z Calvin Kleina. Zwykłą koszulę z H&M abyś mógł łzawić, ale... Calvin Klein to już nie. Okay. Kurde, jeszcze tu, jeszcze raz, dalej, jeszcze raz! O, tak! Ty stary, powiem ci, że tutaj masz już wystarczalny dowód. To jest tak żałosne, że aż śmieszne, biorąc pod uwagę, że to dzieci oglądają, a oni takie rzeczy robią. Aczkolwiek ostatnio się dowiedziałem, że nie tylko dzieci, bo 24-letni, raczej niedorozwinięty człowiek też to ogląda. No, oni leżą na łóżku i pod kołdrą jaszczur jej tam... No sam wiesz, co robi, chodź stary, no wszystko masz czytelnie i masz wszystko już udowodnione. No nie wiem, co powiedzieć, stary, naprawdę, zaraz zobaczysz, no naprawdę ci mówię, chodź. Tutaj nagle nie może chodzić, tak ciężko mu chodzić, tak krzywno chodzi, ale po schodach zginać całą nogę, spoko, nie ma problemu. Dawaj, właśnie od razu. Co? Uczę go grać w papier, kamień. Mogliście wymyśleć naprawdę lepsze rzeczy, że na telefonie pod kołdrą, nie wiem, oglądacie coś lub cokolwiek. Uczę go grać w papier, kamień, nożyce. Czy ktokolwiek musi być nauczony, żeby grać w papier, kamień, nożyce? Naprawdę to jest chyba najbardziej banalna gra na świecie. A czemu pod kołdrą niby? Ja płakałem i oczy bolały, dlatego że mnie nie rodziło. Ma zapalenie spolówek,
i ma światło wstręt i musieliśmy tak. Co ty gadasz w ogóle? Po co zgasić światło można pod kołdrą, żeby to śmiesznie wyglądało? Haha, beka, beka, haha, seks. Tak, się sam byłeś jak płakałem. No ale to bo się wzruszyłeś na jej widok, tak, a nie? Teraz mi oczy piekły, dlatego... Co? Ja mam po jej zapalenie z pomówek. Nie rozumiem, jaki ty masz problem. O co wam chodzi? Aha, czyli nic nie ten. Nie, ja to uczyłam nigdy, że okay. Się nie grał w papierkami nożyce. Ta wspomnia... Dobra, okej, okay, okej, okay, no spoko. Ja naprawdę się męczę, nie wyobrażam sobie, żebym to oglądał tak na co dzień, jak niektóre osoby. Ja nie wierzę, że tacy ludzie w Polsce istnieją i dlatego chyba też tracę pomału wiarę w kolejne pokolenie, skoro takie rzeczy się wychowują na takich rzeczach. Cześć, Agatka. Co tak sama tutaj siedzisz? Nie potrzebowałabyś może jakiegoś towarzystwa? Nie, czekam na Karusia, w sensie nie wiem. No ale długo już czekasz na niego, co? Bo już przyszedł, zdążył do ciebie przyjść pierwszy dredziarz, no. Później jaszczur. Ja nie wiem. Te lampki w ogóle wyglądają na takie automatyczne solniczki z Lidla, co są teraz. Fagata tam zagląda do środka, jakby nie wiem, co chciała znaleźć, swoją godność z powrotem, czy coś. To nie tutaj ją straciłaś, oj nie tu. Coś dzisiaj wam się nie pomyliło w pokoju? Lecisz. No właśnie, nic o tym nie wiem. Sześć miesięcy. A ty co robisz? Co robisz? A ty co robisz? Ja nic nie robię. Ty się wyrywasz. Promowanie molestowania. Zarąbiście, tylko u kamerzysty. Bardzo polecam. Idealne dla młodych ludzi. Jeżeli ktokolwiek jest na tyle głupi, żeby pomyśleć, że to jest normalna rzecz, dlatego, że to się dzieje u kamerzysty, to mam nadzieję, że trafiliście na ten odcinek. Ja wam powiem nie, jesteście debilami. Z całym szacunkiem, okej, to jest Fagata, rozumiem, że jakoś mega super jej nie trzeba traktować, ale jednak kobiety trzeba traktować ze szacunkiem. Czego tutaj widać, że Fagata nie otrzymuje i jest traktowana tutaj obiektowo, że tak mi się wydaje. I to na każdym filmie. A to, że Fagata sobie pozwala na takie rzeczy, to tylko też pokazuje, że ona ma wyrąbane na to wszystko i po prostu idzie po fame i nie ma jakiejkolwiek godności. Stary, może troszeczkę ten, luźniej, co? Może troszeczkę... Tak, na pewno się tak podrywa dziewczyny, tak podchodzisz i ją zaczynasz tulić i molestować, zrąbiście, super. Ej, to aż mnie wkurza totalnie, to już nie jest cringe, to nie jest żenujące, to jest szkodliwe dla społeczeństwa i weźcie sobie pod uwagę, że na to YouTube pozwala. I bierzcie też pod uwagę, że są ludzie na tyle głupi, na tyle zdesperowani, żeby właśnie takie rzeczy robić dla kamery, żeby kamerzysta miał z tego zysk, a oni mieli parę followów, więc też śmiesznie. Nie pamiętam. Ja nie piję, jestem abstynentką, to po pierwsze. To chyba od wtedy nie pijesz, no. Nie zbliżaj się do mnie. Jeju, stary, może troszeczkę przystopuj. Pójdę do mnie, co ona chora jest psychicznie. Wiecie, co mnie najbardziej w tym wszystkim bawi? Że on właśnie powiedział, czy ona jest chora psychicznie i zaczął się śmiać. Ja, który po prostu zasugerowałem, że używanie choroby psychicznej, czy jaką jest depresja, nie jest dobrym sposobem na bronienie się, to ona od razu tworzy dramę, że ja śmieję z depresji i tak dalej, a osoba tutaj, która po pierwsze ją molestowała i teraz mówi, że jest chora psychicznie i się śmieje z tego, to jest spoko, okej, okay. To jest właśnie Fagata. Zero szacunku do siebie. Chodzę do niej i ona mnie odpycha. Bierz jakiś spray i chce na mnie, kurde, strzelać we mnie. Stary, co to jest? Ale co, ona jest jakaś chora psychicznie, co? Nawet wszystkim daje dookoła. A co mi nie dostanę? Kurde, no co ty masz? Ej, mi tego typa żal, bo widać jego desperację i że po prostu powie i zrobi cokolwiek tylko, żeby być na tym filmie, żeby być wyróżnionym, żeby być w takim specjalnym miejscu jak kanał kamerzysty. To jest równowartość, jakby sobie wskoczył do świetnika i zrobił sobie zdjęcie dosłownie. Z dobrym chłopakiem wychowanym w katolickiej rodzinie. No. Ja nigdy w życiu nie zmusiłem do niczego dziewczyny. No tak, na pewno. Ja bym nie jestem przygrzeszny chłopczykiem, tak? Okay. 6 miesięcy. A ty co robisz? Co robisz? A ty co robisz? Ja nigdy w życiu nie zmusiłem do niczego dziewczyny. Mama musi być dumna. Ty stąd nie wyjdziesz. A czemu stąd nie wyjdziesz? Masz mi pokazać to wszystko, co mama ci dała. Wszystko, od podszewki. A co ja mam ci pokazywać, kim ty jesteś? Jak to kim? Twoim chłopakiem nowym. Trener, odpuść trochę, może chodź. Nie jesteś trener, co mama trener, stój, ci dała. Trener, spokojnie. Chodź. Ale jak to wygląda? Dobra, chodź, spokojnie. Ja chciałam jej ciało zobaczyć. Dobrze. Jak to wygląda, jakbyś był zboczuchem? Jak to wygląda, jakbyście tam wszyscy myśleli, że tam u niego występujecie, że o Jezus, przecież to jest reżyserowane, więc mam wymówkę, żeby robić ze siebie debila? Nie, to jest YouTube i widać, że jakiegoś scenariuszu specjalnego nie macie, tylko improwizujecie i robicie po prostu ze siebie debili za mały pieniądz lub małą cenę, jaką jest internetowym fame, więc gratuluję wam. Czemu się smucisz? Byłem bardzo
No to dzień można zawsze poprawić, wieczór. Jak? Możemy iść na przykład tam do pokoju do mnie, porobić coś. Co porobić? No pobawić się, no co można robić w pokoju? Jak się pobawić? No normalnie, co ty, nie bawiłaś się nigdy? No chodź, przestań. Jak się mam z tobą pobawić? No normalnie, wstajesz i idziemy, tak? Na początku próbowali to zrobić, że to niby nie jest ustawione, że kamera jest daleka i o super, i to nawet było lepsze i bardziej by miało sens. A tu teraz po prostu podchodzi z kamerą i tyle, no nie rozumiem tego. O co ci w ogóle chodzi? O co mi chodzi, masz mi dać, rozumiesz? Ale co ja mam ci dać? Chodź, idziemy tam i tyle. Ale on coś twojego, co ja mam ci dać? To ty nie wiesz, co kobieta może dać mężczyźnie, nie wiesz, chodź, idziemy tam. Za takie zachowanie może dać, ale wpiernicz. Jezus, ale ona się wydziera. Wydzierająca się fagata to jest coś, co na pewno nie chciałem zobaczyć i usłyszeć. Na pewno usłyszeć w życiu, tym bardziej moje uszy, bo teraz mnie bolą. Już fagata sama w sobie jest irytująca. Jak ona jeszcze wrzeszy tak irytująco, to jest dwa w jednym. Jeszcze jest na kanale kamerzysty, to trzy w jednym. Nie zgadzam cię! Ile razy mam to udowadniać? Jak mi nie ufasz, to z nami koniec! Z nami koniec! Nie będziesz mnie sprawdzać! Ej, no... Dobra, dostać! Dobra, uspokój się! Stary... Dobra, przynajmniej to kończymy ten odcinek. Stary, to wystarczy rozwiązać. Ale to jest miód dla moich uszu, jeszcze raz, powtórz to, proszę. Kończymy ten odcinek. No, problem się sam rozwiązał, dobra, trzeba to zakończyć. Jest no, dobra, zostaw go! Dobra, zostaw go, wyjdź na razie z tego pokoju, wyjdź. Kolejny związek Jupiterów, który się kończy na tym, że dziewczyna zrywa i mówi, że był toksycznym. Teraz czekamy na 40-minutowy film od Fagaty. Ja się z wami żegnam, widzowie. A to była męczarnia, naprawdę. Jeżeli nie dobijecie tych 25 tysięcy lajków pod tym filmem, to ja już nigdy w życiu nie obejrzę żadnego filmu kamerzysty, bo to jest tragedia. Więc ja się z wami żegnam, widzowie. Subskrypcję zostawcie, wbijajcie na zebranka.pl, może coś wam tam się spodoba akurat. I na razie. Ostatni drop na zebranka.pl. Zmieniliśmy szwalnię, dzięki czemu obniżyliśmy czas wysyłki do 7 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia. Jakość jak zawsze najlepsza na polskim YouTubie. U nas nawet takie detale jak nici w środku bluzy i ich kolory mają znaczenie. Dlatego każda nić jest dopasowana kolorowo do materiału. Gramatura oczywiście większa, bo jest zimno i nie chciałbym, żebyście mieli letnio ocieplane ciuchy w zimę. Do tego każda bluza w środku ma taki miły, przyjemny puszek, który zapewni ci komfort. Tak wielkiego wyboru jeszcze nigdy nie było. Nawet dodaliśmy czapki oraz dresy dopasowane do bluz z paskiem po boku o kolorze rękawów. Dla każdego coś dobrego. Wbijaj na zebranka.pl i zdobądź najlepszy prezent na święta dla siebie, znajomego lub rodziny. Te ciuchy nie spiorą się po paru praniach i zapewnią ci uśmiech na twarzy i no je zobaczysz na żywo. Do każdej bluzy oraz koszulki kustomowe pudełka z ładną szybką, żeby zadbać o prezentację. W każdym boksie otrzymasz słodycz, naklejkę oraz podpisaną kartkę świąteczną specjalnie zrobioną dla was. Z 20 easter eggami nawiązującymi do kanału i już nigdzie takiej kartki nie kupisz, nie dostaniesz, to jest twoja jedyna szansa. Boks zostanie zapakowany w dodatkowe pudełko, żeby doszedł do was nienaruszony, bo wiadomo jacy potrafią być kurierzy. Minimalizowaliśmy zużycie plastiku, a zwiększyliśmy satysfakcję klientów jeszcze bardziej. Pamiętajcie, żeby zakup przemyśleć, gdyż każdy ciuch jest szyty specjalnie dla ciebie i nie podlegają reklamacji. Jeżeli na przykład się rozmyślisz lub zamówisz zły rozmiar. Ostatni oraz jak zawsze limitowany drop na zebranka.pl, którego już nigdy nie będzie. Te wszystkie ciuchy, które teraz widnieją na stronie, to jest twoja jedyna szansa, aby je kupić. Daj Zebranka szansę na te święta, wejdź na stronę już teraz i na pewno znajdziesz coś dla siebie.